rewolucją może być próba zmian, zasadniczych zmian instytucjonalnych. Ta rewolucja w Ukrainie nie dokonała się ani w roku 91, ani w roku 2004, dlatego że zmian instytucjonalnych nie było i to chyba był zasadniczy problem, zasadnicza przyczyna porażki jednej rewolucji i drugiej. A to znaczy, że jednak ten problem modernizacji kraju nadal pozostaje nierozwiązany. Prawdopodobnie nie będzie rozwiązany i przez ten reżim, który teraz doszedł do władzy, bo nie sądzę, by ci ludzie mieli jakiś plan i jakąś chęć modernizacji czegokolwiek. Otóż ta potrzeba pozostaje. Modernizacja jakby przewiduje przynajmniej dwie rzeczy, to znaczy w wyobrażeniu ludu. To znaczy potrzebuje oczywiście wyższy poziom dobrobytu, tak jakby rozwój gospodarczy, bardziej skuteczną gospodarkę i co dla ludzi prostych znaczy przede wszystkim wyższy poziom życia. I po drugie oczywiście też pewne wolności obywatelskie, czyli te wszystkie rzeczy, które kojarzą się z demokracją liberalną. Dla pewnej części społeczeństwa ukraińskiego to kojarzy się też z Zachodem, ale niekoniecznie. Ja tutaj nie zgadzam się z kolegami, którzy mówili, że właśnie rewolucja pomarańczowa miała potężny taki trend prozachodni. Nie brzmiało to jednak w czasie rewolucji pomarańczowej, nie brzmiało to w tym obozie. Główne hasło rewolucji pomarańczowej jednak były, to właśnie była sprawiedliwość, to był rząd prawa, prawdy. Ludzie chcieli prawdy szeroko rozumianej. Te kwestie geopolityczne były jednak na drugim planie. Także tutaj nie było tego potężnej idei powrotu do Europy, która istniała tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. To jednak była rzecz drugorzędna. Otóż oczywiście rewolucja nie sprawdziła tych oczekiwań ani w jednym sensie, ani w drugim, to znaczy nie przyniosła tego dobrobytu i nie dała tego rządu prawa. To znaczy oczywiście ona dała te wszystkie wolności obywatelskie, ale ponieważ ale bez rządu prawa ta cała demokracja przekształca się w taki swoisty chaos i ona raczej irytuje jak budzi powagę, budzi szacunek.